No wiesz ty co, takich rzeczy nie pamiętać, wstydziłbyś się, kurde. Wstydziłbyś się, Igor. Albo sorry, Ivor, bo ty masz Ivor. Chociaż gdybyś miał na imię Igor, to może miałbyś lepsze imię w sumie. Nie wiem co ja mówię, idźmy dalej. Idźmy dalej, la 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 la. Dobra, co my tu mamy? Skrzynki mamy. Klejnoty mamy, które trzeba zebrać. Klucze trzeba też zebrać, bo klucz też tutaj jest w tym poziomie. Bo tam jest skrzynka z kluczem. Tam gdzie się zaraz dostaniemy. Da się? Nie, nie da się. Okej, okay, niepotrzebnie sprawdzałem, spoko. I spadł sobie na dół, kurde. Ale strzelba po nim została, która nagle zniknęła. Ej, to trochę takie zniknięcie przypominało mi gry od twórców, wiecie, od Electronic Arts i od Ubisoftu, ponieważ tylko Ubisoft i Electronic Arts potrafią wydać gry, które potrzebują pierdyliard patchy. I mówię autentycznie serio. Spróbujcie sobie zagrać w Assassiny. A zwłaszcza w Assassin's Creed Unity. To będziecie wiedzieli o co chodzi. Assassin's Creed Unity, który praktycznie potrzebował pierdyliard patchy, żeby spaczowali, kurde, mordę czyjąś. Serio, to jest naprawdę przerażające, żeby Ubisoft do takiego czegoś się, że tak powiem. No, żeby do takiego czegoś się zniżyło. Jestem tylko ciekaw, czy oni w końcu wydadzą prawdziwego Raymana 4. Ha! Dobry żart. Ubisoft i Rayman 4 pomidor. Co ty, co tobie się takie żarty wyostrzyły ostatnio? Przecież coś takiego jak Rayman 4 nigdy nie powstanie, to jest pewne. Nie no, dobra, może nie będę tutaj mówił, że to jest pewne, bo nigdy nie wiadomo, ale... Raczej... Nie ten sam Rayman 4, który miał kiedyś być. Tu doceniamy sprawnych szybowników. Dobrze ci idzie szybowanie. Co, Spyro? Szybowanie to mój żywioł. No, Borys, więc doceniaj to, że macie takiego smoka, który szybko się uczy. Żeby nie było, że będziecie mieć takie pierdoły właśnie jak tamte smoki, co ratowałem. Jak chociażby Ivor. Dostańmy się tutaj, bo tutaj chyba będzie Max. Czy nie wiem jak ten smok się nazywał. Maximus. Prawie jak Max. Wspaniały lot, Spyro! Już myślałem, że dokonam żywota wśród łażących mi po głowie sępów. Może nie widać, ale to bardzo smaczne ptaszyska. Polecam podpieczone ze szczyptą soli. To jest przepis na bardzo pyszny obiad, proszę państwa. Tylko w Spyro 1. Jeżeli lubicie ptaszyska jeść, to pamiętajcie, ze szczyptą soli. Tak jak Maximus wam powiedział. Tak jak Maximus Boży wam powiedział, kurde. Boży bez obroży. W tym wypadku. Bo gdzieś obrożę swoją zgubił, niestety. Ale trudno się mówi. Tu mamy portal do domu, ale... My się nim nie interesujmy. I wróćmy teraz, żeby zaatakować pozostałych wrogów i... dorwać się do skrzynki, która jest zamknięta. No i kurde, 351, ładny wynik. Ładny wynik. No i co, teraz lecimy chyba do skrzyneczki, bo nic nam tutaj innego nie zostało chyba. Ale to mówię z podkreśleniem na chyba, ale... Chyba to taka ryba. Jesteśmy tutaj. I dawaj, speed Spyro, speedrun dosłownie. I dobra, lecimy na Szczecin! Chociaż mam troszeczkę złe przekonanie, że może to nie być wszystko. I czegoś zapomniałem. A nie, jednak to wszystko. Poziom ukończony w 100%. Zarobiście, kurde! I w taki oto sposób mamy 4 poziomy plus świat skończony na 100%. A jako, że tutaj mieliśmy podobną sytuację, że 4 poziomy plus świat ukończone, więc
Nadszedł czas na bossa tej krainy. Nie mogę się doczekać. Ciekaw jestem, co to będzie za boss. Umcia, 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 umcia. Kurde, ktoś chce mieć podpaloną dupę? Jeżeli chcecie mieć ciepłą dupę, to proszę, że tak powiem, podejść do Spyro. On wam, że tak powiem, sprawi tą przyjemność. Dobra. Żarty na bok. Nawet takie dosłownie gówniane żarty na bok. No i co? Lecimy na bossa. Gdzie ten boss jest? Halo, halo, gdzie ten boss jest? A dobra, tu jest. Zapomniałem. Zapomniałem. Więc w oryginale boss ma imię Dr. Shemp, a tutaj twierdza dra luźnego. Okej. Okay. Wejdźmy tu. Jak widzicie, tło się nieco zmieniło, jest to troszeczkę taki podwieczór. Więc miejmy na uwadze to, że będziemy mieli teraz konfrontację w nocy. Ale dobra, ciekawostki odnośnie doktora Shempa są takie, że tło w tym poziomie jest wykorzystane również w walce z czarodziejką w trzeciej części, ale to dopiero w trzeciej części, więc nie rozumiem, po co mam mówić o tym teraz. Słyszycie soundtrack, co nie? Ponoć według fanów soundtrack w tym poziomie jest najlepszy z całej gry. Może nie jest on najlepszy z całej gry, ale szczerze powiedziawszy, bardzo mi się podoba. I w ogóle ten księżyc, Jezus Maria. Coraz bardziej kocham Reignited Trilogy względem oryginału. No i dobra, lećmy. Co ja będę tutaj, kurde, ten? A i zapomniałem, że inaczej się tego wroga atakuje. Ale przynajmniej se spadł w dół, bo jest pierdołą. Musimy tutaj na niego szarżą, że tak powiem, szarżą musimy go zaatakować. Niestety, ja przez to zginąłem, co możemy zobaczyć w tym momencie. Ale to jest druga śmierć dopiero, a tu prawie 2 godziny na nagraniu. Mamy godzinę 48 minut. No ale cóż. Pyk, pyk, kurde. Wow, ej, to już było chamskie, 2 na 1 to banda łysego, nie wiem, czy wy znacie takie przysłowie w świecie Spyro. Chociaż nie, bo wy to tam pewnie nie wiecie, kto was, u was jest łysy. Ale 2 życia w taki gówniany sposób stracić to jest szok i niedowierzanie. No dawaj, kurde, jeden z drugim, frajer. No tego się nie spodziewałem, że mnie od tak polecą. Aha, zakochani są we mnie, no co ja na to poradzę, no Spyro jest takim pięknym smokiem. Cóż ja na to poradzę? Gdzie oni są, kurde? Okej, okay, dobra, nie mam pytań, gdzie oni zniknęli, ale spoko. Może spadli w dół po prostu i stwierdzili, że a, co mi z tego, skoro i tak zaraz będę miał spieczoną dupę. Żyć nie umierać. Tam jest klejnot wartości 25. Tu w ogóle powinna być ciekawostka, że po raz pierwszy zdobywamy ten klejnot, czyż nie? Więc czemu o czymś takim zapominają, a gadają o różnych pierdołach? Co się piszą o różnych pierdołach na tym wiki Spyrowej. Polecę co tutaj, czemu nie? Przynajmniej już tą sekcję będę miał z głowy. O, elo. No, już po tobie, kurde. Tam mamy ten klucz, zapomniałbym. Przecież tutaj jeszcze jest skrzynka. Widzicie? Człowiek się uczy na nowo tych poziomów, na pamięć. Dzięki za uwagę. Lecimy do góry. Czas uratować smoka. Trondo! Doktorek ma o sobie wysokie mniemanie. Nie masz pojęcia, jak to jest ciągle wysłuchiwać jego mądrości. Ale powiem ci jedno. Powinien się pilnować. Ten głos jest jednym chyba z najpiękniejszych głosów. Ej, mówię autentycznie. Jeżeli chodzi o męskich aktorów głosowych, to ten głos wygrywa po prostu wszystko na chwilę obecną. I nie, nawet nie dopowiadajcie sobie nie wiadomo czego, po prostu uważam, że to jest jeden z dobrych głosów, jeżeli chodzi
o smoka. No i dawaj, doktorze. Pokaż swoją mądrość. Wymądrzaj się na każdym kroku, jak to powiedział Trondo. Swoją drogą, imię Trondo pochodzi z, prawdopodobnie z tego filmu Tron. Taka jest kolejna i ostatnia ciekawostka, jeżeli chodzi o doktora Shempa. No, dawaj. No dawaj, no kurde, jeszcze raz. Żeś w dupę dostał, kurde. Cwaniakujesz i potem się dziwisz, że masz podpaloną dupę. O, dobra, trzeba teraz uważać, bo on coś takiego zrobi. Jeszcze raz. Może mi się uda bez Sparksa. Dobra, udało się. Nice try. Kurde. Nice try, w sensie chodziło do doktora Shempa, bo doktor Shemp chciał się tutaj pokazać z jak najlepszej strony, ale nice try, nie udało ci się. Coś zapomniałem? Nie, chyba nie. Tu chyba będzie klejnot o wartości 25. Dokładnie tak. Koledzy, koleżanki, proszę państwa, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, bracia i siostry. Właśnie w tym oto momencie przeszliśmy dwa światy na 100%. 6. 6. Dokładnie tak. Okej, jesteśmy sobie z powrotem w Homeworldzie. Ale tu już jesteśmy po raz ostatni, więc zaatakujmy sobie jakieś zajączki, które znikają. Oj, 27 życie, proszę bardzo, dziękuję za uwagę. I co? I co, i co, i co? Lećmy sobie do Marco Balonisty. Nie mogę uwierzyć, że tak szybko znalazłeś tyle skradzionych skarbów. A, przepraszam, Gosnold. Kierunek kraina władających magią. Dobra, lecimy na władających magią, na trzeci świat. Na Magic Crafters, innymi słowy. I tyle. I tyle, co chciałem powiedzieć. Lecimy sobie na świat władających magią, albo Magic Crafters. I Magic Crafters ma następujące ciekawostki. W tym poziomie nie ma gnorków. Występuje tu inny rodzaj przeciwników, czyli m.in. tytułowi magicy. I jest to jedyna kraina, w której możemy spotkać fioletową skrzynkę. No, dokładnie. Ojejku. Ta kraina. Ogólnie ciekawostka jest też taka, że w głównym menu, w sensie wiecie, jak mamy oryginalnego Spyro 1, to mamy coś takiego, że Spyro 1, w sensie Spyro wlatuje na title screen i w sumie wlatuje właśnie w te oto okolice. Bo nie ukrywajmy, ale tak między innymi prezentuje się tło w Spyro 1 z title screena. I co? W sumie może zrobimy sobie 100% świata i zrobimy poziom lotniczy i na tym zakończymy chyba sesję, co nie? Może trochę sesja trwa, a też chcę, że tak powiem, sobie siły zostawić na Sonic Manie, bo dzisiaj będę w Sonic Manie grał na live'ie. Bo nagrywam to 26 lipca. A wy nie wiem, kiedy to zobaczycie, ale pewnie jakoś w następnym tygodniu. Bo muszę jeszcze dostać miniaturki do hard mode'a w CTR-ze, Nitro Fueled. Bo mi Justyna będzie robić. Pogadajmy do tego smoka. Kosmos! Witaj wśród władających magią. Chcę, byś uwolnił smoki i odebrał tym przebrzydłym niebieskim złodziejom skarb i jaja. Szczerze, on miał taki troszeczkę podobny głos do Sida z epoki lodowcowej. W sensie, wiecie, do Cezarego Pazury. Ale nie wiem, może to faktycznie był Cezary Pazura. Kto wie? Kto wie?
Ej, w sumie jak ten, robimy, jak się chyba robiło pre-order Spyro Reignited Trilogy, to właśnie było też tło z tego świata, z tego co pamiętam. Ale mogę się mylić. Co wy się śmiejecie, kurde, magicy jedni? To mamy poziom śnieżne grzbiety, kurde. Grzebienie chciałem przeczytać. O! Och, ja i te moje przekręcanie nazw. Ach, to jest fabulous. Dobra, okej. Okay. Lećmy do góry. I dawaj, kurde, gonimy cię. Dawaj mi jajo! Daj jajecznicę! Oddawaj! Kurde, moje jajo. Nie dopowiadaj sobie nie wiadomo czego, kurde. A i tak swoją drogą, też mini ciekawostka, to jest ostatni świat, gdzie będziemy robili nasz side quest ze zbierania smoczych jaj, czyli innymi słowy, tutaj zbieranie smoczych jaj się będzie kończyło na tym świecie. A światów mamy 6 w tej gierce. A jesteśmy w trzecim, więc na dobrą sprawę jesteśmy w połowie gry już. Jeżeli tak mam być całkiem z wami szczery. Xantor! Kiedy zauważysz takie strzałki, zacznij szarżować w ich kierunku, by uruchomić turbonapęd. Turbonapęd? Wspaniale! Śmiało! Wypróbuj to! Ogólnie Xantor w oryginale też mówił o turbonapędzie, czyli o tych strzałkach, bo w ogóle po raz pierwszy one tutaj debiutują, tak swoją drogą. One potem się pojawiają w Spyro Trójce, rzecz jasna, ale ogólnie gdy Xantor mówił o tym, to wszystko w tle w pierwszej części na PS1 było zamrożone, dosłownie tło się nie ruszało, a w tej części przynajmniej to się rusza. I tak, możemy tutaj mówić o tym, że przecież, ale Pomidor, to było wszystko ograniczone, bo PS1 nie było stać na takie efekty, żeby to wszystko się ruszało. Zdaję sobie z tego sprawę, ale zwracam uwagę, że coś takiego miało miejsce. Halo. Chyba ważne jest to, że zwróciłem na to uwagę, że coś takiego miało, kurde, miejsce, a nie, że olałem sprawę. Chociaż wiem, że niektórych to nie interesuje, ale hej. Tych, których zainteresuje, to przynajmniej wiecie, co i jak. Że tło w oryginalnej wersji Spyro 1 nie było ruchome, kiedy Xantor przemawiał. Po prostu to było jakby screenshot i Xantor tam co jedynie sobie pierdzielił swoje. Kocopoły. I mamy równo 2 godziny nagrywania, więc za chwilkę trzeba zrobić poziom lotniczy i skończyć sesję, żeby nie trwało to za długo. I tak z tej sesji prawdopodobnie jest 5, jak nie 6 odcinków będzie. Mówię autentycznie, to jest prawda, że przynajmniej z 5 albo 6 odcinków będzie. Więc szykuje nam się długa seria. I tam mamy balonistę, z którym nie chcę rozmawiać. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, gościu. Ale żeby nie było, to pójdźmy skrzynkę zniszczyć. W sensie włożyć klucz, żeby się z automatu zniszczyła. Bo serio, nie chce mi się potem wracać tutaj z powrotem tylko po to, bo hehe, skrzyneczka. Zapomniałeś o skrzyneczce, Pomidor. Tu mamy swoją drogą życie, które sobie zabiorę. Dziękuję. Znalezione to moje. I dalej nam brakuje z tych klejnotów. Ciekawe, gdzie zgubiłem te klejnoty. Ho, ho, ho! Ciekawe, gdzie one są! Ahaha, tu mamy winowajcę, tą skrzynkę, kurde, widzicie? Ja myślałem, że tutaj jeszcze jakichś przeciwników będę musiał ci coś. A to proszę, kurde, no co? W ogóle nagrywa się, mam nadzieję. Tak, nagrywa się. 2 godziny już nagrywania. Uhu. To się opłaca robić sesje nagraniowe, bo wiecie, mogę sobie potem dzięki temu na części to wszystko podzielić. I proszę bardzo, 300 na 300. Uratujmy teraz Boldara. Ten specjalny portal zaprowadzi cię do miejsca, gdzie nauczysz się latać. Pamiętam, gdy sam byłem smoczkiem i uczyłem się latać. Nauczyć się latać, kumam?
Co z tego, że już zrobiliśmy to w pierwszym świecie, ale okej. Okej! Zignorujmy ten fakt, bo czemu by nie? A co? Czas na w takim bodzie kryształowy szlak, czyli ostatni poziom w tej sesji. Albo Crystal Flight. I tu jest jedyna ciekawostka, o której szybko powiem. Mianowicie muzyka z tego poziomu jest trochę szybszą wersją i lekko zedytowaną wersją soundtracka z poziomu Stonehill. I zaczynamy od atakowania samolocików, bo why not, żeby zyskać trochę czasu. Może być tak, że ten poziom będę powtarzał i to jest bardzo prawdopodobne, bo już właśnie tutaj się pierdzieli mi wszystko. Ale nie oceniajmy książki po okładce, może będzie inaczej. Troszeczkę w zwariowany sposób robię ten poziom, no ale cóż się mówi. Ważne, że robimy ten poziom. Nieważne w jak i sposób, ale ważne, że robimy. Chciałem przez chwilę powiedzieć nieważne jak, ważne, że robimy, ale... No. Musiałem się popierdzielić standardowo. Ach! Cóż... Okej, tu mamy ten. Mamy wszystkie bramki. I teraz skrzyneczka. Jeszcze tylko trzy. Gdzie one są? Znaczy ja wiem, gdzie one są, ale ten. Muszę je namierzyć. Tu są. Ja nie zrobię. Kurde, ja nie zrobię. No proszę was. Bezproblemowo. Wychodzimy stąd. Dziękuję za uwagę. Właśnie przeszliśmy... Szczerze? 6, 12... 14 poziomów w jednej sesji zrobiłem. Ja pierniczę. Ładny wynik. A chciałem jeszcze przy okazji poziomy w tym świecie zrobić, ale szczerze powiedziawszy, powoli zaczynam czuć lekkie zmęczenie. Może to nie jest takie zmęczenie, że o Jezu, bym komentował na siłę czy coś, ale wiecie, nie chcę, żeby się zdało tak, że w połowie drogi gdzieś będę, nie wiem, podenerwowany, bo będę tryhardował czy coś, więc zaryzykuję sobie stwierdzeniem, że i zapomniałem w ogóle, co chciałem powiedzieć. To słowo w sensie. Mam to na końcu języka, może mi się teraz przypomni, gdy będę atakował tych tutaj ziomków. Prawie 30 żyć mamy swoją drogą. Ale podsumowując, dwie śmierci, czy tam chyba trzy śmierci, to nie jest aż taki zły wynik. To jest wręcz dobry wynik, bo spodziewałem się, że po tym, że tak długo nie grałem w Reignited Trilogy, to wiecie. To będę failował co dwie sekundy, ale okej. Po prostu nie chcę się zmuszać. O, to chciałem powiedzieć. Nie chcę nic robić na siłę. O. Więc 41% i półtorej godziny, jeżeli chodzi o granie w grę. Więc kończąc gierkę, w sensie kończąc tą sesję, mam nadzieję, że wam się podobało, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. No i jeżeli jesteś na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami itd., itd. I może dorwę tego złodzieja. Dokładnie, udało się. A jeżeli to mi, drogi widzu, się spodobało, zostaw komentarz, napisz, co sądzisz o Reignited Trilogy i ogólnie o prowadzeniu tej serii. Czy ci się w ogóle podoba, czy nie. Możesz napisać swoje zdanie, pewnie, czemu nie. A my widzimy się w kolejnych odcinkach z Spyro Reignited Trilogy i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i pa pa!